Kapilaria, podcast kryminalny. Kiedy w grudniu 2010 roku Interpol informuje niemiecką policję o dwóch ciałach znalezionych w okolicach Perpignan, południowy zachód Francji. W dniu 25 listopada 2010 roku Niemieckie służby od razu kojarzą to jako ciąg dalszy tak zwanego mordercy kebabowego. W latach 2006-2009 doszło na terenie Republiki Federalnej Niemiec do siedmiu morderstw. Łączyły je następujące wspólne mianowniki. Sześciu zamordowanych było Turkami, a jeden Grekiem. Każdy z nich prowadził swój niewielki biznes. Pierwsza ofiara, Turek, sprzedawał kwiaty na opłaconym miejscu stanowisku na dworcu kolejowym. Po trzecie, wszystkie ofiary zamordowane były z broni palnej kalibru 7,65. I po czwarte, po dzień dzisiejszy. I to jest nomen omen to rzeczywiście nie tylko na tamten moment w 2010, ale i również na moment 24 roku sprawca tych siedmiu mordów nie został zidentyfikowany. A otóż, dwóch mężczyzn, znalezionych na Junach przy Perpignon, ma rany postrzałowe tego samego kalibru 7,65. I choć ciała znaleziono w dwóch miejscach, oddalonych od siebie o 4 km, to fakt, iż jedno i drugie zawinięte było w perski dywan, jakby potwierdza niemieckim mundurowym, że tutaj mamy kolejną odsłonę mordercy kebabowego. Żadna z ofiar nie ma przy sobie jakichkolwiek dokumentów, nawet portfela, no choćby opróżnionego, ale na przykład. W sensie opróżnionego z pieniędzy lub kart kredytowych, natomiast ludzie często noszą przy sobie na przykład karty ubezpieczenia zdrowotnego, prawo jazdy itd. Nic, co pozwoliłoby zidentyfikować ofiary, nie zostało przy nich znalezione. Żandarmi stwierdzają, że zarówno dywany, jak i odzież, jaką miały na sobie ofiary. Nosiły metki wskazujące na ich pochodzenie, na ich niemieckie pochodzenie, na kraj produkcji jako Niemcy, co wskazywałoby na to, że mężczyźni co najmniej bywali w tym kraju, jeśli o ile nie byli Niemcami. Sprawa jednak grzęźnie w miejscu. Nikt ani w Niemczech, ani we Francji nie zgłasza zaginięcia osób, których opis, choćby w przybliżeniu, odpowiadałby odkrytym przypadkowo przez rowerzystę udającego się za potrzebą ciałom. Jest to o tyle znamienne, że rzadko kiedy znikają dwie osoby naraz. A tutaj, jeszcze zanim przyszły wyniki z laboratorium, służby zakładały, że to chodziło o osoby spokrewnione ze sobą lub chociażby zaprzyjaźnione, a więc należące do jakiegoś wspólnego środowiska, ludzie, którzy będą ich obydwu znać. W 2011 zgłaszają się do Francji karabinieri, w 2009 na Sycylii zaginęli ojciec z synem, wiekowo zbliżeni do danych, jakie podali Francuzi. Jednak ten trop też szybko okazał się niewłaściwym. To z całą pewnością nie są Włosi. W czasie upływających kolejnych miesięcy badania laboratoryjne ustalą pokrewieństwo pierwszego stopnia między ofiarami. To ojciec i syn. Polany, bo ja tak szybko powiedziałam, diuny, to raczej nie mogły być diuny, bo y, diunami nie idzie żaden mountbike, a tutaj, więc to chodziło raczej o polany. Ja na reportażu, widząc to, stwierdziłam, że to są diuny, ale nie są. No więc te polany, te wysokie trawy, na których ktoś ewidentnie ukrył ciała, znajdowały się w bardzo bliskim sąsiedztwie. Jakby między dwoma bardzo uczęszczanymi i na różne sposoby drogami między autostradą i uczęszczaną trasą rowerową na południu Francji. Stąd z kolei śledczy wnioskują, że ktoś, kto te ciała tam złożył, znał miejsce, ale niekoniecznie był to miejscowy. Jak się już rzekło, ciała zostały w danym miejscu złożone, bo perskie dywany. Obficie poplamione były krwią, podobnie jak ręczniki, które bezpośrednio już były nałożone na ciała. Ale odzież, w jaką ofiary były ubrane, była jedynie umazana krwią. Ta krew nie przesiąkała odzieży. A skoro tak, spekulują śledczy, to oznacza, że ofiary zostały przebrane albo ubrane już po zabójstwie. Po którym bezpośrednio zostały owinięte wręczniki i dywany. A ponieważ w toku dalszych oględzin stwierdzi się, iż miejsce, w którym znaleziono ciała, nie tylko nie było miejscem zbrodni, ale nawet było miejscem, w którym sprawca poczuł się zmuszony te ciała tam złożyć. To nie było ich docelowe miejsce, ich złożenia no to wiemy z całą już pewnością, że nie było to miejsce zbrodni. Ciężka sprawa, orzekną żandarmi, a potem policaj. Zero dokumentów, zero narzędzia zbrodni, oprócz znalezionej łuski. Jednakże nigdzie, słuchajcie, nie mamy wiadomości, gdzie ta łuska została znaleziona. Czy w tych haszczach, czy w dywanie, przy ciele bezpośrednio ofiary. Bo na pewno nie w domu. Zanim bowiem ustalono miejsce zbrodni, wiedziano już z jakiego kalibru ofiary zostały postrzelone, a więc łuska była znaleziona przy nich. Ale to tak wam tutaj na okrągło, tak omawiam, ponieważ nie mamy nigdzie informacji, gdzież oni te łuskę, na podstawie której określono kaliber, nigdzie takiej informacji nie mamy. Postrzał w dolną część potylicy u obu mężczyzn świadczy o egzekucyjnym charakterze czynu. Jak już na początku zaznaczyłam, przypadek ten zwraca uwagę Niemców, ponieważ zgadza się tutaj kaliber, te perskie dywany, jakby no też tutaj na Bliski Wschód nas odsyłają mentalnie. W związku z tym jest tutaj natychmiastowe skojarzenie z seryjnym kebabowym mordercą, a Toli od razu też odnotowują, w czym ten przypadek różni się od serii kebabowych morderstw. No tym, że zabójca tamtych ofiar dokonywał zbrodni na miejscu. Ciała nie były przenoszone. Tymczasem Perpignan dzieli od granicy niemieckiej ponad 900 kilometrów. Ten element z kolei sprawia, że policaj przypatruje się temu przypadkowi w oczekiwaniu. No jakby po pierwsze owszem może to być kebabowy morderca, ale jeśli tak, to niestety podniósł jeszcze bardziej poprzeczkę z uwagi na to, że no właśnie nie mamy śladów żadnych traseologicznych, właściwych miejscowi zbrodni. No, a po drugie, nie można wykluczyć, że to jednak nie ma nic ze sprawą w latach 2006-2009 w Niemczech. W ten sposób sprawa ta nie osunie się w niepamięć, ale kiedy wiosną do komendy we Frankfurcie nad Menem zawita niejaka Sandra Dittmar i powie policjantom, że niepokoi ją przedłużająca się nieobecność jej dwóch znajomych, w tym. Jednego jej byłego partnera w głowach mundurowych nic nie zaskoczy. I odeślą, tak krótko już mówiąc, Sandrę Dittmar z kwitkiem. Najprawdopodobniej problem był ten, co w radiu. Ponieważ po tej nieudanej, bezskutecznej jej wizycie na komendzie, Sandra, której cały czas nie daje spokoju to, że jej były partner i jego ojciec od miesięcy. Mają wyłączone telefony, udaje się do jakiejś lokalnej tam stacji radiowej, w której też niestety, ale jej zgłoszenie przedłużającej się nieobecności nie zostaje przyjęte. Chodzi po prostu o to, że Sandra nie była w żadnej relacji rodzinnej z tymi zaginionymi. Sandra oczywiście opowiada im, że zadzwoniła do Markusa, do brata. Hajko, jej byłego chłopaka, i Markus powiedział jej, że tata z bratem wyjechali do Hiszpanii, gdzie zamierzali przezimować. No ale, naciska kobieta, mamy kwiecień, a Hajko i jego tata, Heinz Mundo, dalej milczą. No więc, skoro Markusa, brata i syna, nie interesuje, jakby nie niepokoi przedłużająca się nieobecność panów, to who cares? Sandra Dittmar i Heiko Mundo w roku 2010, odpowiednio 39 i 41 lat, poznali się w pracy. Obydwoje zatrudnieni byli we Frankfurskim Muzeum Kontakt. Jest to, nie wiem czy muzeum nie wiem czy ta instytucja jest jako cała, poświęcona osobom, problemom osób niewidomych, czy też dział tej instytucji robi wystawy, performanse, które mają uświadamiać zwiedzającym, jak to jest, nie widzieć, z jakimi problemami borykają się takie osoby. Jak się z nimi komunikować, nie znając języka ręcznego, nie czytając brailem i tak Jest tam stała wystawa, ale jak mówię, są też performanse, które mają zapewnić zasypać przepaść między osobami widzącymi i niewidzącymi. Tam właśnie, na okoliczność zwłaszcza takich performansów, zatrudniony był Heiko Mundo, który po ciężkiej chorobie w dzieciństwie, we wczesnym dzieciństwie, stracił wzrok. Jak to było z Sandrą, nie wiem, ale wiem, że ona też jest osobą niewidomą i też tam pracowała. Charakter tego zatrudnienia był dorywczy, ale o tym później. W każdym razie obojgu, obydwojgu, zarówno dziewczynie, jak i mężczyźnie, zapewniało to kontakt ze światem zewnętrznym. I zwłaszcza Heiko był znany z tego, że jako osoba z taką niepełnosprawnością miał bardzo wiele kontaktów. Nie był socjalnie wyizolowany. Wręcz przeciwnie. Sandra bardzo szybko wyczuła w hajko taką osobę ciekawą innych, chętnie uczestniczącą w projektach Instytutu, który cały czas otwarty był na odwiedziny osób z zewnątrz, organizując no właśnie te różne wystawy, angażując się czynnie, angażując czynnie osoby widzące w cały ten swój świat. I to bardzo dziewczynie imponuje, bardzo ją to do niego przyciąga. Także w roku 2006 Hajko i Sandra zostają parą. Sandrze też bardzo podoba się rodzina chłopaka, której to właśnie rodzinie zawdzięcza on taką, a nie inną postawę. Po tej chorobie, kiedy jako dziecko został, no, stracił wzrok, rodzice jego postanowili, że zrobią wszystko, aby jego życie na tyle mało różniło się od osób pełnosprawnych, na ile to możliwe. I tak oto chłopak bardzo szybko uczy się alfabetu Braille'a, opanowuje język migowy, ręczny, dzięki czemu zdobywa wykształcenie, nie wiem jakie, pozostając przy tym cały czas uczestnikiem wycieczek rowerowych rodziny, która ma po prostu hopla na punkcie rowerów i odkąd pamiętają. Zawsze w ten sposób właśnie na rowerach jeżdżąc spędzali urlopy, weekendy, święta i no generalnie wolny czas. Zakupiony rower, nie wiem czy to się nazywa rower bliźniak czy rower podwójny, gwarantuje chłopcu, że no, po prostu uczestniczy aktywnie cały czas w tych wycieczkach, bo prowadzi tata albo mama, a potem to już Markus, jego brat i Hajko może swobodnie Pedałować, ponieważ kierunek wyznaczają oczywiście inni. Ale w 2008 roku nieszczęście wyznacza pierwsze spotkanie rodzinie Mundo. Umiera mama Hajko i Markusa. Nie wiemy na co, ale jedno jest pewne: Sandra opowie, że po tej tragedii Hajko zmienił się. Początkowo myślała, że to jest, no że potrzebuje on czasu, jest oczywiste, że żałobnik potrzebuje czasu na odprawienie żałoby, zwłaszcza po śmierci matki. Niemniej z czasem właśnie zauważyła, że Hajko się od niej dystansuje, stał się wobec niej niecierpliwy, szorstki i w 2010 roku na wiosnę para się rozstaje. Rozstaje się jednakże bez niesnasek jakichkolwiek, pokojowo, cały czas utrzymując po prostu takie koleżeńskie kontakty. I nagle w drugiej połowie listopada Hajko nie przychodzi do pracy. No dobra, jego prawo, myśli sobie Sandra, która początkowo w ogóle nie zwraca na to uwagi, ale zbliża się Boże Narodzenie i dziewczyna jednak no, chciałaby złożyć życzenia świąteczne swojemu byłemu chłopakowi. Ten jednakże nie odbiera telefonu i jak się okazuje, po przybyciu do jego domu, dom zamknięty jest na 10 spustów, to też Freulein Dietmar pocałowawszy klamkę wraca do siebie. Na nowy rok również zero odzewu ze strony familii Mundo, i pod koniec stycznia, kiedy ten dziwny stan, to znaczy nieobecność Hajko w pracy i nieodpowiadanie na telefony się przedłuża, Sandra wydobywa z czeluści swojej komórki tele, numer telefonu do Markusa, którego oczywiście też znała, ponieważ przez te prawie 4 lata, kiedy byli razem z Hajko, była stałą bywalczynią w domu rodziny Mundo, więc Markusa też znała. I ten mówi jej, że tak, rzeczywiście on też po powrocie z pracy zauważył, że w domu nikogo nie ma, ale słuchaj, no ojciec mówił mi, że czego jeszcze nie był na jesieni pewny, no ale wchodzi na to, że tak rzeczywiście jest, że zamierzają z Hajko przezimować w tym roku w Hiszpanii. Okej. Okay. No dobra, Sandra dalej nie dopytuje, no bo w sumie. Nawet jeżeli zimowaliby na Grenlandii, dlaczego nie odbierają telefonów? Niemniej, no, dziewczyna, jak już wiemy, nie jest dziewczyną hajko i nie zadaje tych dalszych pytań. Przyjmuje do wiadomości po prostu to, co jej mówi Markus Mundo. Natomiast nadchodzi Wielkanoc. I wtedy znowu Sandra dzwoni do swojego byłego chłopaka, którego cały czas nie ma w pracy. Co jednakże w instytucji danej nikogo nie niepokoi, a dlaczego to też się w swoim czasie dowiecie. No i znowu telefony milczą. Zachodzi więc do domu familii Mundo i staje twarzą w twarz z Markusem. Markus tym, tym razem jest jakby zniecierpliwiony, czuje się jakby. Sandra miała takie wrażenie, jakby była natrętem. No ale ona jednak chce wiedzieć, kurczę, co jest grane z Hajko. Marku stwierdzi, że on nie jest jego aniołem stróżem. Najwyraźniej postanowili też Wielkanoc spędzić z ojcem w Hiszpanii. On ma tyle swoich zajęć na głowie, tyle do ogarnięcia, że no, to są osoby obydwoje pełnoletnie. Papa ma 67 lat, brat 41. Poradzą sobie. I to jest właśnie ten moment, kiedy Sandra postanawia iść na policję i do radia. Jak już wiecie, obie instytucje nie za bardzo przejmują się tym, co mówi. Ale rzecz zmienia się z początkiem lata, to znaczy z początkiem czerwca. Na policję zgłasza się pan X, który wynajmuje pokoik w domu państwa Mundo. I twierdzi, że po pierwsze uprzedzono go w styczniu, iż ma płacić na inne konto czynsz, ale chciał omówić jeszcze kilka innych rzeczy z wynajmującym mu pokój hańcem Mundo. Tymczasem tego od ponad pół roku już nie ma. I nie odpowiada jego telefon, nie reaguje na maile. I cała rzecz mu wydaje, wydaje mu się naprawdę podejrzana. Syn jego, Markus Mundo... Przeważnie nie ma go też w domu i jakby zbywa mężczyznę, twierdząc, że zapewne niedługo wrócą. No i wtedy, słuchajcie, policjanci zbierają te zgłoszenia Sandry Dietmar i pana X no i zaczynają się tak drapać po głowie, aż jeden z nich rzuca Liebe Kollegen und Kolleginnen czy myśmy tu czasem czegoś nie spieprzyli? Bo to, co wtedy mu się rzuca w oczy, to wiek, hańca i hajko. Odpowiadający temu, co podali im Francuzi, że są to mężczyźni, po pierwsze spokrewnieni, a po drugie w wieku no właśnie jeden już po 60., drugi między 35-40 lat. No, to pytanie retoryczne, czy czegoś tutaj nie spieprzyli, to jest takie mało niemieckie pytanie. Oczywiście, że Niemcy uznają, że absolutnie niczego nie spieprzyli, mało tego. Dojdzie między nimi a służbami francuskimi do konkretnego, bardzo rozjazdu w danych czasowych, ale z czasem też Francuzi spasują i w osobie swojego prokuratora generalnego, zamknął śledztwo w 2015 roku i na wszelkie pytania dziennikarzy niemieckich będą odpowiadać, iż jest bez sensu i jakby nie na miejscu komentowanie czy odnoszenie się w ogóle do tej sprawy w momencie, kiedy Trybunał Niemiecki wydał już wyrok. A na czym polegała różnica zdań między stroną francuską a niemiecką? Otóż Francuzi uznali, że ofiary zamordowane zostały 24 listopada, a więc w przeddzień ich znalezienia. Niemcy na podstawie rozpytań, przesłuchań bardzo wielu świadków orzekają, że miało to miejsce dokładnie 10 dni wcześniej, że ojciec Heinz i jego syn Heiko Mundo Zostali zamordowani między 10 a 14 listopada. Co przeważa na korzyść niemieckiej wersji? Otóż sama strona francuska przyznaje, że w nocy z 24 na 25 listopada w okolicach Perpignan padał deszcz. A tymczasem, jak donoszą raporty właśnie żandarmów, że no, właśnie, jak zostały opakowane ofiary, i nie ma ani słowa o tym, aby worki, czyli najbardziej zewnętrzne opakowanie tychże ofiar, nosiły ślady jakiejkolwiek wilgoci po zewnętrznej stronie. Nie ma wspomnianej nawet rosy. I dlatego Niemcy uznają, iż gdyby to było rzeczywiście z nocy z 24 na 25 listopada. To worki powinny mieć na sobie skroploną choćby rosę, nie wspominając już o no, takie nieregularne kształty opakowane. Mają w sobie różne zagłębienia, i tam zagłębiłaby się woda po deszczu. Worki były suche, według raportów samych Francuzów. 7 czerwca 2011 roku na komendę zostaje wezwany Markus Mundo. Tym razem policaj chce wiedzieć, co dokładnie robił Markus Mundo od dnia 10 listopada 2010 roku. I z miejsca zwraca uwagę śledczych nie tyle to, co, ale jak, styl wypowiedzi Markusa Mundo. Mężczyzna bowiem wypowiada się niezwykle elokwentnie, spokojnie, ze zdrowym dystansem. Jak dziennikarz, który pisze o osobach trzecich, nie o jego najbliższych osobach, które już na tamten moment od dziewięciu miesięcy nie dają znaku życia. Może spekulują tak początkowo yy, policjanci, jest to jego skrzywienie zawodowe, jako zawodowy biker przewodnik dla innych rowerzystów, Oprowadzający, to znaczy no, jeżdżący z grupami osób od lat, którym wiele opowiada, wyjaśnia i tak dalej, którym organizuje pobyty za granicą. Być może stąd ta jego, ten jego taki piękny, nieco jakby sztuczny, wymuszony, elegancki niemiecki. Bo Markus Mundo jest rzeczywiście, uczynił ze swojej pasji rodzinnej, czyli jazdy rowerowej, zawód. Od ponad 15 lat pracuję jako przewodnik rowerzystów na długich międzynarodowych trasach, a konkretnie na trasie Niemcy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Majorka. No dobra, ale przejdźmy do rzeczy. Co mówi pan Mundo? Byłem w pracy. Jechałem na południe Francji, skąd udawałem się do Hiszpanii, do Portugalii, by stamtąd udać się statkiem na Majorkę. Podróżował swoim, swoją furgonetką. Wrócił z początkiem grudnia. Dom zastał w stanie z miejsca mu sygnalizującym, na rzeczywiście podjęty wcześniejszy tylko zamiar, plan ojca i brata przezimowania w Hiszpanii. Cytuję: Prąd był wyłączony, ogrzewanie w domu było naprawdę zimno, woda była wyłączona, brak, brak letnich ubrań, brak walizek, łóżka były pozbawione pościeli, no i też y, zniknęła duża suma pieniędzy. No stąd wiedziałem, że po prostu wyjechali rzeczywiście do Hiszpanii na zimę. Policja póki co dziękuję panu Markusowi i zwraca się do służb we Francji, przekazując im numer rejestracyjny. Kurczę, nie wiem czy to jest van, czy to jest, jak nazwać ten samochód, no to jest taka furgonetka, taka mała ciężarówka, o kamionetka. Przekazując numer rejestracyjny kamionetki pana Markusa Mundo. Jest to kamionetka zawodowa, czyli firmowa, a więc oznakowana różnymi tam takimi bajeranckimi logami, między innymi czarnym napisem na, białym, na białej ścianie, na, białej, na białych przesuwanych drzwiach tego samochodu. A napis ten brzmi El Mundo. Jest to taka gra słów między nazwiskiem, a El Mundo, rzeczownikiem hiszpańskim oznaczającym świat. Świat ten jest bez okien, bo furgonetka posiada okna jedynie w kabinie kierowcy. Przewozi w niej Markus swoje rowery, ale też na przykład opony zapasowe, które służą czasami jakby co jego klientom. Wóz w środku jest na tyle obszerny, że można w nim spokojnie rozłożyć dwa łóżka polowe i jeszcze będzie miejsce na umocowanie tam rowera, czy właśnie innych rzeczy potrzebnych do. O, takich na przykład jak, słuchajcie, on zorganizował w tej kamionetce umywalkę z, takiej odwróconej, z takiego odwróconego bidona na wodę mineralną, i jakoś to tam połączył rurkami i miał sobie taką prowizoryczną umywalkę w tymże właśnie samochodzie. Te informacje okażą się ważne później. Póki co najważniejsze jest, iż Markus tym właśnie pojazdem podróżował w drugiej połowie listopada po Francji, a więc był w tym samym czasie na tym samym terenie, na którym przebywali ojciec i brat udający się do Hiszpanii. Od żandarmów policaj bardzo szybko otrzymuje potwierdzenie tychże informacji i to ze zdjęć kamer. Biała furgonetka El Mundo została bowiem zatrzymana przez drogówkę, bo pan Mundo przekroczył prędkość. Nie wiedział on, że we Francji, kiedy pada deszcz, dozwolona prędkość to nie 120, ale 110 km na godzinę. Tymczasem na podstawie rozpytania w środowisku zawodowym, no bo raczej nierodzinnym, zamordowanego Hajko Mundo. Policja niemiecka ustala następującą linię czasową kryminalnego przypadku rodziny Mundo. Po pierwsze, do mordu doszło między 11 a 15 listopada. Heinz Mundo po raz ostatni widziany jest przez sąsiadów i pana X, który wynajmuje u niego pokój, w dniu 11 listopada. Hajko po raz ostatni widziany jest 14 listopada. Kiedy to w gronie swojego kręgu z niewidomych wychodzi na wycieczkę do lasu, i oni tam kilkanaście osób potwierdza, że był wtedy z nimi. Potem już nikt i nigdzie go nie widział. Po drugie, 15 listopada pan Mundo jest już we Francji. Tam bowiem loguje się jego telefon. Na podstawie zamówień przez internet oraz przelewów bankowych rzeczywiście okazuje się, iż celem jego była Majorka. Po trzecie, w mieście Nim po raz ostatni loguje się jego telefon. 21 listopada dociera on do Porcimao, skąd parowcem udaje się na Wyspy Kanaryjskie. Jak Wam już powiedziałam, linia czasowa przez, przedstawiona przez francuską policję wygląda inaczej. Według Francuzów ciała zostały złożone dopiero w nocy, z 24 na 25 listopada, ale to odnotowujemy po pierwsze z kronikarskiego, o, z dokumentacyjnego obowiązku, a po drugie dlatego, że będzie to Mocny punkt w obronie, to znaczy słaby punkt w obronie Markusa Mundo, ponieważ cała ta sprawa, no słaby między innymi dlatego, że policja francuska po tym, kiedy Niemcy przejęli śledztwo, już się w to po prostu kulturalnie nie wtrąca. Ale rozumiecie, że Mundo wykorzysta to dla siebie, tą linię czasową Francuzów, jako rzekome dla niego alibi. I cały czas będzie się wyrażał ustalenia, śledztwo francuskie oraz bajki i fantazje niemieckie. Markus Mundo nie może się nadziwić, jak jego, o którym nawet jego sąsiedzi zawsze się wyrażali, że cytuję to fajny, równy gość jak można mu choćby insynuować zamordowanie jedynych bliskich mu osób. Cytuję: To na mnie liczyć mógł ojciec, kiedy mama umarła, to w moje ramie się wypłakiwał. Byliśmy zawsze super zgraną rodziną. Nie ma miejsca zbrodni, nie ma żadnych śladów, żadnych odcisków palców, nie ma broni. I czy pan sobie wyobraża, mówi już do dziennikarza pan Markus Mundo, że z powodu braku jakichkolwiek dowodów można skazanym być na dożywocie? A otóż prokuratura w osobie pani Miriam Hasbecker przyzna, że mamy do czynienia ze sprawą, w której nie ma żadnego dowodu kryminalistycznego, który wskazywałby bezpośrednio na sprawcę. Wszystko to sprawia, że rzeczywiście sprawa ta była no, ciężkim orzechem do zgryzienia. I to... Kontynuuje pani Miriam, że Krzysztof Grabic, adwokat oskarżonego, zwraca uwagę, że nie ma nic, co by łączyło go, klienta z mordem i że w tej sprawie jest wciąż wiele znaków zapytania, jest prawdą. Ale fakt, że jest wiele znaków zapytania, nie oznacza, mówi pani Hasbeker, że nie można wydać w tej sprawie wyroku. W rzadko której sprawie, podkreśla kobieta, da się na 100% udowodnić komuś winę. Natomiast poszlak w sprawie pana Markusa Mundo jest tak dużo, konkretnie 49, że znoszą tutaj one regułę indubio pro reo, czyli w razie wątpliwości na korzyść sprawie yy, oskarżonego. Nie mamy tu właściwie żadnych wątpliwości co do jego sprawstwa. Jeszcze raz podkreśla prokuratura: 12 z tych 49 poszlak zostało przekazanych wiadomości, do wiadomości publicznej. Oto one. Po pierwsze, nic ani nikt nie wskazuje na to, aby zamordowani mężczyźni, Heinz i Heiko Mundo, planowali jakikolwiek wyjazd, nie mówiąc już o dłuższym wyjeździe. Faktem jest, że Heinz. Ojciec po przejściu na emeryturę praktycznie z nikim nie utrzymywał kontaktów, a po śmierci żony nie zagadywał nawet do sąsiadów. Ale Hajko Mundo, syn, utrzymywał wiele kontaktów z wieloma osobami, nie tylko z pracy. Ale i on nikomu nie daje znać, że planuje, że choćby planował dłuższy pobyt za granicą czy gdziekolwiek. Argument adwokata grabica o tym, że na taki plan wskazywać może zakupienie tamtej jesieni przez hańca okularów przeciwsłonecznych, tzw. samoregulujących, za ponad 600 euro nie przekonuje śledczych. Jest to jedyna poszlaka, która miałaby wskazywać na ewentualne plany, ale takie okulary pan Mundo równie dobrze mógł kupić z myślą o wyjeździe narciarskim. Po drugie, miejsce zdeponowania ciał pokryte jest gęstą i momentami bardzo wysoką trawą. Zapewnia więc brak śladów. Na tak wysokiej trawie, na takich haszczach właściwie, rzadko kiedy zostają ślady, a jak już to są bardzo przerywane i. No nie ma mowy o odbiciu na przykład podeszwy, większej części podeszwy buta na czymś takim. Jednocześnie jednak złożone zostały w miejscu uczęszczanym. Złożono więc ciała w pośpiechu. Nie było to docelowe ich miejsce, podkreślają śledczy. Na co wskazuje ich bardzo dobre zabezpieczenie. Kilka warstw opakowań tak znaczy nie, nie dopuściłoby nawet jakiegoś tam robactwa, owadów do, do ciał. Nawet gdyby te ciała zostały znalezione hmm, po dłuższym czasie, cały czas dostarczyłyby nam bardzo konkretnych informacji. Mężczyźni byli ubrani, ich głowy owinięte były ręcznikami, tułowia również. Zostali owinięci w dywany. Dywany owinięte dosłownie siecią z taśmy pakowej, a następnie na to poszły worki takie czarne na śmieci, które również. Owinięty, zabezpieczone zostały taśmą pakową. Dlatego miejsce, w którym zostały ciała, nie było miejscem docelowym, stwierdzają śledczy. Najprawdopodobniej miały zostać wrzucone do morza. Co spowodowało to przyspieszenie? Dlaczego mężczyzna postanowił zostawić te ciała we Francji? Najprawdopodobniej chodziło o to. Że w momencie, kiedy został zatrzymany przez drogówkę, zgadał się wtedy bardzo sympatycznie z jednym z żandarmów, którzy go zatrzymali i wylegitymowali. Otóż pan ten okazał się być również zapalonym turystą rowerowym, tak to nazwijmy. I od razu zwróciło uwagę tego żandarma oznakowanie, takie bardzo oryginalne tej furgonetki El Mundo. I poprosił zaznaczając no, zatrzymanemu, że to nie jest kontrola, że mu się bardzo podoba, czy możemy mu pokazać, jak jest w środku. Wtedy Markus przesuwa drzwi boczne, bo one na takiej szynie szły, nie otwierały się tak skrzydłowo, tylko inaczej i rzeczywiście żandarm rzuca okiem do wnętrza furgonetki. Po czym bardzo dziękuję, komentuję, że jest o wiele więcej w nim miejsca niż by przypuszczał. Panowie nawet podają sobie rękę na do widzenia i się żegnają. Natomiast w umyśle Markusa mogło powstać podejrzenie, że mimo wszystko jego samochód, no już odnotowany, jego numery we Francji, jest już na radarach tamtejszych służb, i co będzie? Jak ktoś go sprawdzi na statku, co ponoć nie ma miejsca, nie jest to rutynowa kontrola samochodów takich quasi-bagażowych, jak jego furgonetka, ale ryzyko istniało. Tak spekulują śledczy, ponieważ Markus Mundo po dziś dzień twierdzi, że jest niewinny. Stąd, na skutek tej kontroli i rzucenia okiem przez żandarma do środka z ciekawości, Markus, w, w umyśle mężczyzny powstała myśl, co będzie, jak kolejna kontrola będzie już taka bardziej, no, mm, precyzyjna. No, i odkryją te jego ciała. W ten sposób tłumaczą śledczy, iż ciała zostały w Perpignan, a nie wrzucone do morza. Jak się domyślacie? Obrona tutaj bardzo konkretnie kontruje. Przecież mamy obiektywnego świadka. Który, czyli żandarma francuskiego, który nic w środku nie zauważył. Pan Grabic grzmi na sali sądowej, że, nie, że francuskie służby, które miały wgląd do tego samochodu, nie zauważyły żadnych pakunków łamanych przez trupów. Tak, ale jest tu bardzo konkretny aba. Przypomnijmy, Drzwi zostały otwarte z boku. Na pytanie tego samego śledczego, Stefana Harbord, śled, żandarm francuski, ten z drogówki, zeznaje, że gdyby, na pytanie pod tytułem, czy gdyby chciał Pan sprawdzić, czy leżą tam jakieś osoby, poprosiłby Pan też o otworzenie tylnych drzwi? Absolutnie, odpowiada żandarm. I Stefan Harbord robi rekonstrukcję zdarzeń ze swoim kolegą. Otwierają tylne drzwi do samochodu, otwierają taką skrzynię, do której można włożyć materac, i z tego można zrobić łóżko, a obok niej kolejny materac. Dwa materace obok siebie, szerokości 90 cm, że cały czas z boku może jeszcze przejść jakaś osoba obok tych materacy w środku tego samochodu. Robią podobne pakunki, jak te uwidocznione na zdjęciach przez Francuzów, wkładają je na te łóżka, przykrywają tam śpiworem i na to kocem i stwierdzają, że nawet gdyby Francuz poprosił był wtedy o otworzenie drzwi tylnych, zobaczyłby jedynie takie kopczyki na łóżkach że tam po prostu kołdra czy coś tam jest złożone poduszki nie zwróciłoby to jego uwagi. Zapach rozkładu też nie, jeszcze nie, ponieważ bardzo dokładnie ofiary były po pierwsze w dywanach i po drugie w czarnej folii. Poszlaka numer 3. Harbord zrobił również eksperyment z dwoma francuskimi studentami ochotnikami i okazało się, że przeniesienie jednego ciała. Jest niezwykle trudne dla jednej osoby. Jest wykonalne, ale jest bardzo trudne, ponieważ tak naprawdę to ciało trzeba taszczyć. Jedna osoba, rosły mężczyzna, no, praktycznie nie, nie udźwignie tego na kilka kroków. A tych kroków, tam gdzie ciała zostały złożone, musiał mm, sprawca poczynić o wiele więcej niż kilka. Jest to kolejna poszlaka wskazująca na morze jako docelowe miejsce dla tych pakunków za przeproszeniem. Po czwarte. Ciała zostały złożone osobno. Głowy ofiar były owinięte ręcznikami. Sprawca pozbawił te osoby jakichkolwiek dokumentów. Nic przy nich nie znaleziono. Dlaczego? Zadbał, aby ofiary nie zostały zidentyfikowane, bo to naprowadziłoby na jego trop, w sensie na adres, pod którym on cały czas mieszkał. Gdyby to był przypadkowy lub nawet obcy człowiek, twierdzą śledczy, nie zależałoby mu na tym, aby ciała pozbawić jakichkolwiek przedmiotów wskazujących na identyfikację. Zabraliby cenne rzeczy, może jakieś Kulowe zegarki, czy właśnie okulary za ponad 600 euro, ale dokumenty, karty ubezpieczeniowe nie. Ale transport ofiar z Niemiec o ponad 1000 km dalej do Francji zasłonięte twarze ciała świetnie zabezpieczone wskazują na to, że sprawca znał swoje ofiary. Po piąte. Sprawa zabójcy kebabowego była w Niemczech głośna. Nie dawała o sobie zapomnieć, bo ofiar było siedem w ciągu zaledwie dwóch lat. Czy dywany miały być zmyleniem tropu? Bardzo możliwe, ponieważ w jednym z przesłuchań Markusa Mundo, ten próbuje naprowadzić śledczych na... Cytuję bardzo podobny przypadek, kiedy to agent nieruchomościowy zamordował ojca i syna i pozostawił ich ciała również w haszczach na odludziu. Koniec cytatu. To oczywiście była bzdura, nad tym się nie zatrzymano, ale jest to ważny punkt, ponieważ pokazuje on śledczym, iż Markus myśli o tym, aby mylić tropy, aby podstawiać jakieś inne. Ślady, które miałyby kierować uwagę mundurowych na, cytuję, podobne przypadki: po szóste, dywan. Jeśli rzeczywiście zamiarem sprawcy miało być przekierowanie uwagi na znany, głośny i niewyjaśniony po dziś dzień przypadek seryjnego zabójcy w Niemczech, to odniosło to swój skutek, ale krótkodystansowo. Bo sprawca nie pomyślał o zerwaniu metek. Te wskazywały na niemiecką produkcję tkanin. Tymczasem, jak informują nas śledczy, ludzie z Turcji, czy no generalnie z Bliskiego Wschodu, którzy sobie zakupują takie piękne dywany, za punkt honoru mają mienie cytuję prawdziwych perskich dywanów a więc pochodzenia wschodniego, a nie niemieckiego. Dywany więc skupiły tutaj uwagę służb, ale pod zupełnie innym kątem. Kiedy podejrzanym stał się Markus Mundo, ustalono, że z domu jego rodziców, w którym wyodrębnione były trzy mieszkania dla trzech domowników, plus pokój dla wynajmującego, zniknęły dwa duże dywany z dwóch pomieszczeń. To jeszcze nie mógł być żaden dowód dla sądu, bo, no bo istnieje coś takiego jak fatal, tak zwany fatalny zbieg okoliczności. To dla sędziego nie będzie dowód, że te dywany, w które były owinięte ofiary, nawet jeżeli były takie same, co przy pomocy zdjęć dałoby się ustalić, jak te na, w posiadaniu rodziny Mundo, cały czas to, mogła, to mógł być zbieg okoliczności. Zapewne istnieją inne, tego, takie same dywany, ale... Te dywany, w które zostały owinięte ofiary z niemieckimi metkami, zostały przesłane do laboratorium. I dlatego kobierce zostają poddane takiej mianowicie analizie, że są mocno o twarde, lastrykowe, bez jakichkolwiek śladów podłoże ocierane, następnie odkładane. Tam, gdzie były ocierane na tą powierzchnię, nakłada się takie, jakby, folie transparentne, na których robimy PowerPoint, ale oczywiście to nie są takie folie. Rozumiecie jednak, o co chodzi. One zbierają najmniejsze drobiny, jakie mikroskop potrafi wyodrębnić. I nie pytajcie mnie, co to były za, za drobiny, ale wynikiem tychże właśnie um, egzaminów jest, iż pokrywają się one dokładnie z tymi cząsteczkami. Czy kurzu, czegokolwiek nie wiem co, jakie, jakich obecność odnotowano w domu Mundo. Na podstawie tego testu ustalono niezbicie, iż dywany, w jakie zostali owinięci Heinz i Heiko, to dywany z ich własnego domu. Po siódme, jeszcze w listopadzie 2010 Frankfurtskie frankfurskie muzeum Kontakt otrzymuje maila. Od Heiko Mundo, w którym ten informuje, iż nie przyjdzie teraz przez jakiś czas do pracy, ponieważ jest chory. Kadry odnotowują to zgłoszenie, ale potem powiedzą śledczym, że było to dziwne, ponieważ osoby takie jak Heiko nie musiały informować, przedstawiać nawet żadnego zwolnienia lekarskiego, nie musiały informować o chorobie. Po prostu nie przychodziły do pracy. Jeżeli tylko obecność ta nie przedłużała się o ponad trzy miesiące, to w ogóle nie było problemu. I Hajko o tym wiedział. Stąd kiedy po półtorej miesiąca jego nieobecności w pracy, ten informuje w styczniu 2011, że nie przyjdzie do pracy, ponieważ jest chory, było to dziwne, bo Hajko wiedział, że nie musi tego robić. Po ósme. W grudniu 2010 roku Markus używa karty kredytowej swojego brata, by zapłacić za pobyt w hotelu w La Palma. I pisze do niego takiego SMS-a: Drogi braciszku, płacę twoją kartą kredytową, może wreszcie się odezwiesz. I to również będzie punktem sporu między prokuraturą a obroną, bo jak się domyślacie, pan Grabic będzie tutaj szarżował, że no przecież no to jest dowód na to, że Markus martwił się gdzie są jego ojciec i brat, i dlaczego się nie odzywają. Na co prokuratura odbije piłeczkę, że gdyby się martwił, to poszedłby na policję, a nie wysyłał głupie smsy o tym, że bezprawnie posługuje się kartą kredytową Hajko. I dlaczego w ogóle była ta karta w posiadaniu Markusa, a nie Hajko? Poszlaka numer 9. Markus używa konta swojego ojca, z którego pisze, znaczy konta mailowego, z którego pisze do Hajko z zapytaniem o to, co kupić jakieś tam zakupy spożywcze. Tymczasem na kontach hańca nie ma żadnych ruchów oprócz jednego, z depozytu rodziciela. Nie wiem, słuchajcie, to co znaczy z depozytu, czy z jakiegoś specjalnego konta, czy faktycznie za skrytki z banku. Ale wtedy to musiałby sam Heinz tam podejść, a bank tego nie potwierdza, więc powiedziane jest tylko, że z depozytu zniknęło 100 tysięcy euro. Teoretycznie więc Heinz mógł z tych 100 tysięcy brać pieniądze na zakupy, ale po pierwsze to jest bardzo dziwne, a po drugie, nie ma dalszych zapytań ze strony ojca: Hajko, dlaczego się nie odzywasz? Gdzie ty jesteś? No bo obydwoje zniknęli z radarów, nikt ich nie widzi. Hajca od 11-11, Hajko od 14-11, więc nikt ich nie widzi, ale Heinz pyta, co kupić dzisiaj na obiad. Teoretycznie mógł to zrobić, będąc z nim w Hiszpanii i podczas gdy Hajko yy, moczy tyłek yy, w morzu, papa robi zakupy i go pyta, no ale umówmy się szczerze kiedy ktoś jest razem na urlopie, no owszem, można teoretycznie sobie zamejlować, bo, mo bo można być w dwóch różnych miejscach, ale generalnie otrzymuje się na takiego maila odpowiedź lub w ogóle jakąkolwiek później odpowiedź. Natomiast w danym kontekście, to znaczy osoby niewidomej, jest bardzo mało prawdopodobne, aby Hańc w ten sposób porozumiewał się ze swoim synem, Ponieważ Hajko miał specjalną klawiaturę Braille'a, osoby niewidome, mogą dzisiaj spokojnie komunikować przez media społecznościowe, no niemniej cały czas wydaje się to śledczym dziwne, aby w miejscu obcym, nie w ich środowisku, takim rodzinnym, bliskim, w tym Kelkheim, żeby oni się rozstawali na tak długo, żeby ten go o coś pytał mailowo, a potem po czym nie otrzymywał. Zwrotnej żadnej wiadomości. Jednym słowem, prokuratura uznaje to za fake, który ma mylić innych, że niby jest jakiś ruch na koncie mailowym Hańca Mundo. Poszlaka numer 10. W styczniu 2011 roku Markus zawiadamia mężczyznę, który wynajmuje pokój od jego ojca, aby od nowego roku. To na jego Markusa konto przesyłał czynsz, a nie na ojca konto. I to z czasem, znaczy początkowo to już zdziwiło, znaczy to od razu już zdziwiło mężczyznę, ale z czasem, kiedy zauważył, że Hańca przez dalsze miesiące, przez pół roku nie ma, to to właśnie spowodowało, że ostatecznie udał się on na policję. Poszlaka numer 11. W tym samym czasie, w styczniu 2011. Mężczyzna zwraca się do sądu spadkowego z zapytaniem, jakie uregulowania prawne musi on, nie ojciec, nie Hajko, tylko on, podjąć, by przejąć spadek po matce zmarłej trzy lata wcześniej w 2008 roku. Jednocześnie nie konsultuje się w tej sprawie z nikim. Nie mamy też na kontach Hańca czy Hajko żadnych śladów tego, aby w obrębie tej rodziny Powstała dyskusja na temat spadku po matce, kto i jak, co musi zrobić. Żadnego śladu. Jest to ewidentnie zmartwienie jedynie Markusa Mundo. I wreszcie po 12. W styczniu 2011 zawiadamia on, znaczy melduje się w kasie chorych hajko, tak jak to hajko zawsze robił, co trzy miesiące. Osoby, nie wiem czy z każdą, ale z tego typu niepełnosprawnością, jak ślepota, muszą się co jak okresowo meldować, bo to jest w jakiś sposób, ja się na tym nie znam i już nie wchodziłam w te szczegóły, które były tam wyjaśnione. Krótko mówiąc, jest to, zależą od tego finanse to jest jakoś powiązane z finansami ubezpieczenia zdrowotnego. Rowerzysta to ktoś, kto kocha wolność kto nie boi się wychodzić innym naprzeciw. To ktoś, komu możesz zaufać. Rowerzysta gwarantuje ci poczucie bezpieczeństwa. W moim świecie nie zabija się drugiego człowieka, tym bardziej jeśli tym drugim człowiekiem jest twój ojciec lub brat. Tak broni się na procesie Markus, to znaczy w momencie, kiedy zostaje dopuszczony do głosu tuż przed ogłoszeniem wyroku. Błaga on przysięgłych, aby cytuję nie dawali wiary fantazjom Niemców. Tylko wzięli pod uwagę ustalenie francuskiego śledztwa. Ale śledczy skłaniają się jednak do wersji niemieckiej i skazują Markusa Mundo na podwójne dożywocie z orzeczeniem szczególnego ciężaru winy. Mówi się o nasileniu, wysokości, ciężkości, rodzaju, odcieniu nawet winy, a to zależy od tego, z jaką intencją, w jaki sposób, po, z jakiego powodu zbrodnia została dokonana. Niemieccy kładą nacisk na szczególny ciężar winy, bowiem zbrodnia została dokonana z niskich pobudek i w sposób podstępny. Ofiary zostały zamordowane od tyłu. Ojcu strzelono w potylicę, a więc nie widział, kiedy ktoś się do niego zbliża, pewnie słyszał kroki syna, no, ale nie wiedział, w jakim celu on się do niego Zbliża. Natomiast Hajko, który został zamordowany w ten sam sposób, według policji został, został zabity później niż jego ojciec i w ten sam sposób. A fakt, że mężczyzna nie widział na oczy, więc nawet gdyby podchodzono do niego od przodu, dalej nie wiedziałby, w jakim celu, w niczym nie usprawiedliwia niegodziwości czynu. Jaki był motyw Markusa Mundo? Otóż okazało się, że mimo iż zapewnia on, iż kocha swój zawód i właściwie cały czas pracuje, bo go to nie męczy, no właśnie z tego powodu, że jego zawód to jest już nawet nie jego hobby, ale jego pasja, po sprawdzeniu historii konta i to yy, wiele lat wstecz, co oczywiście bank śledczym udostępnia, okazuje się, że, cytuję, był on pomimo stałego zatrudnienia permanentnym bankrutem. Nie wiemy na skutek czego zaistniała w jego życiu taka no właśnie permanentna sytuacja deficytu finansowego. Początkowo śledczych to zdziwiło, ponieważ przewodnik dla Mount rowców no dla, dla tych rozumiecie wyczynowych rowerzystów, to jest ponoć bardzo intratny interes. Znaleźli jedynie ślad tego w internecie, że nie otrzymywał on jako przewodnik dobrych feedbacków, że jego praca przez jego klientów była oceniana poniżej trzech gwiazdek na pięć gwiazdek. Czy to było powodem, że być może nie miał tych klientów, tych grup za dużo czy za często? A może po prostu Markus szastał pieniędzmi, nie mając oszczędności i cały czas. Zaliczając debet, nie wiemy, ale rzeczywiście wychodzi, zostało udowodnione, że miał cały czas problemy finansowe. Tymczasem, po otrzymaniu spadku po mamie oraz przejęciu domu, który to dom jest dosyć obszerny, widać, że taki skromny, ale to jest duży dom, nie willa, ale duży, można było w nim zorganizować. Trzy małe mieszkania dla trzech rosłych mężczyzn, dla domowników, plus jeszcze pokój dla osoby obcej. Gdyby on coś takiego wynajął, no to miałby stałe źródło dochodów i sam sobie mógł coś gdzieś tam wynająć, a i tak był, czy nawet w tej kamionetce swojej spać. Dochodzą do wniosku śledczy. Suma summarum. Po śmierci brata i ojca, pan Mundo Markus. Dziedziczy dobrze ponad milion euro. Na co składa się dom? Posesja oraz część gotówki. Więc tą niską pobudką, jaką określili jego motyw śledczy, była po prostu chciwość. Markus Mundo oczywiście odwołuje się. Jak refren powtarza że jest przerażony tym, iż można być skazanym bez najmniejszego dowodu, co ruszyła mnie mu się głos i płaczę, ale nigdy wtedy, kiedy wspomina swoich bliskich, bo ich de facto nie wspomina. Choć z drugiej strony muszę Wam powiedzieć, że mnie ten argument nigdy nie przekonywał. Jeżeli ktoś jest oskarżony o zamordowanie drugiej osoby, to. Nawet jeżeli ta osoba jest mu bliska, potrafię sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy wszystkie reflektory kierują się na Was i Wy stoicie pod pręgierzem opinii publicznej, no to wiadomo, że koncentrujemy się wtedy no właśnie na własnej obronie. Jakoś mnie fakt, często podnoszony ten argument, że on w ogóle o nich nie wspomina, mówi tylko o sobie i cały czas tylko o siebie broni, do mnie ten argument jakoś nie przemawia. Natomiast faktem jest, iż kiedy Stefan Harbord przychodzi do niego, rozmawia z nim razem w jego celi, stosuje świetny chwyt, ponieważ również tak jak i przysięgli, co stoi w aktach sprawy, zgadza się do tego, jego narcystycznego, hiperegoistycznego charakteru i wie jak go podejść. Stefan Harbord zaczyna od tego, że bardzo chciałby z nim porozmawiać, ponieważ... No on jest głęboko, najbardziej zainteresowany tutaj swoją obroną, a więc zajmuje się tym przypadkiem zniknięcia i zamordowania jego bliskich, tak jak na żaden najlepszy śledczy, więc on chce z nim porozmawiać z ja jako z ekspertem. I tu wyraz twarzy Markusa, takiego no, ostrożnego, zdystansowanego, nagle rozaniela się i dziękuje on śledczemu, że raczył to zauważyć. A więc połyka Haczyk, czuje się jak ekspert. No i trwa ta rozmowa odtajniona dla nas kilka minut. W czasie tej rozmowy Markus mówi, że no nie mamy nawet miejsca zbrodni. Kto normalny, panie Harbord, wiezie dwa trupy ponad tysiąc kilometrów? No kto normalny? To nie było miejsce zbrodni, tam gdzie znaleziono tatę i brata. Więc nawet tego nie mamy, i na tej podstawie mnie, mnie skazano. To prawda, odpowiada Harbord. No ale wie pan, ustalono już ponad wszelką wątpliwość, że jednak ym, do, mordu dokonano w domu. W domu, w którym również pan mieszkał. Ależ panie Harbord, na to też nic nie wskazuje, odpowiada Markus. I wtedy otrzymuje odpowiedź. No, wie pan, nie chciałbym być niegrzeczny, ale jednak ustalono ponad wszelką wątpliwość, że dywany, w jakie owinięte były ofiary, pochodzą z pańskiego domu. I tutaj Markus zawiesza się. Po prostu usta w pół otwarte mu zostają. Wzrok nagle nieruchomieje jest, jest kompletnie wybity z pantałyku. Po czym konkluduje, że no, no on nie jest ekspertem ale widać, że na ten argument nie ma on żadnej odpowiedzi. Niemniej odwołuje się i w 2014 roku dochodzi do procesu apelacyjnego, który trwa bardzo krótko, bo jeszcze tego samego dnia zostaje przerwany, bowiem nowy adwokat Markusa podnosi argument, iż um, ustalenia laboratoryjne, technicznych francuskich musiały zawierać jakiś błąd, ponieważ do tych ciał najprawdopodobniej Dobrały się dziki. Naruszyły one zwłoki, a więc ustalenia technicznych na pewno zawierają jakiś błąd. W okolicach Perpignan jest dużo dzików i one potrafią być bardzo agresywne, mogą atakować y, ludzi. I no niestety, ale tutaj y, trzeba to wziąć pod uwagę, że stan ciał, no, no ślady po prostu mogły być. Y, nie wiem, co on chciał powiedzieć, ten adwokat przez to, ale naruszone, bowiem do ciał dostały się dziki, które zaczęły sobie tam używać. No i ponieważ towarzystwo w sądzie to jest towarzystwo zazwyczaj poważne, yy, wszyscy się no. zawiesili, ale pokornie uznali, że no niestety brakuje im wiedzy na temat dzików z Perpignan i niestety muszą ją sobie uzupełnić. Ja tutaj tak czujecie, że ironizuję. Ale tak było. Eksperci stwierdzili, że muszą uzupełnić swoją wiedzę o zwyczajach dzików z Perpignan i zrobiono przerwie w tym procesie. Kiedy został na nowo podjęty, z całą pewnością orzeczono, iż owszem, dziki z Perpignan jak najbardziej mogą, ale nie muszą atakować ludzi, a przede wszystkim wszyscy jednogłośnie uznali, że z całą pewnością dziki nie owinęłyby Ofiar w ręczniki, dywany i folie. I nie zapakowałyby tego jeszcze, i nie uściśliłyby tego wszystkiego jeszcze taśmą pakową. I proces apelacyjny podtrzymuje wyrok pierwszej instancji. Podwójne dożywocie. Jak więc widać, policja niemiecka odrobiła swój początkowy błąd, kiedy lekceważyła zgłoszenia. Yy, Osób nieobecnych ponad pół roku i zabrała się do pracy. Nie potrafię wam niestety powiedzieć: no, bo Francuzi już się, że tak powiem, brzydko zamknęli po wyroku, jaki zapadł w sądzie niemieckim. I nie mamy niestety kontry ze strony francuskiej, skąd taka rozbieżność dat. Kolejną ciekawą rzeczą w tej całej. W tym całym przypadku jest osoba Sandry Dittmar. Sandra na początku, i to jest jasne, to mówi ona, to mówią policjanci, wszyscy to przyznają. Pani prokurator, która ma oczywiście historię choroby od samego początku, też to podkreśla, że to dzięki Sandrze sprawa ruszyła do przodu, ponieważ policjanci przyznali, przyznali szczerze i Sandra to potwierdza. Żeby im powiedziała, czy ona sądzi, że Markus Mundo może mieć coś z tym wspólnego, że bez jej wypowiedzi ta sprawa nie ruszy naprzód. Tak mieli jej to powiedzieć. Czyli jakby wręcz ją szantażując, uważam. Tak to zinterpretuje w każdym razie Sandra, która powie, że im wtedy powiedziała, oczywiście, że mógł. Po czym kobieta się waha, sama nie wie, jak to ubrać w słowa. Ale ja nie chciałam wtedy powiedzieć, że to on ich zamordował. A kiedy przeczytałam, jak zostali zabici, że otrzymali każdy z nich kulę w tył głowy, od razu wiedziałam, że to nie może być Markus. To w ogóle do niego nie jest podobne. I słuchajcie, Sandra, która pierwsza wypowiedź już miała, no pewnie, że tak, że może mieć z tym coś wspólnego. Może ona... Miała na myśli, że no jako najbliższy to on może najwięcej coś w ogóle o tym wiedzieć. Może ona w ten sposób myślała. Ale faktem jest, że nie dokończyła tego zdania. Niemcy, niemiecka policja to zapisała i od tego momentu rusza już pełną parą śledztwo. Od tego momentu i od momentu zeznania przez pana, który zwraca uwagę na to, że nie widzi właściciela z domu, w którym mieszka od yy, ponad pół roku. I Sandra staje się absolutną powierniczką Markusa, którego wiernie przez te wszystkie lata systematycznie odwiedza w więzieniu, której ojciec pokrył już w wysokości ponad 60 tysięcy euro koszty adwokatów i tak dalej, Markusa Mundo. I Sandra cały czas utrzymuje, że to nie mógł być Markus. Staje się jego obrończynią. Jeżeli o mnie chodzi, to ta sprawa z jednego powodu jest dla mnie wstrząsająca. Jeżeli policja niemiecka rzeczywiście prawidłowo stwierdza, iż mężczyźni Heinz i Heiko zostali zamordowani w odstępie kilku dni, to i że pierwszym zamordowany został najprawdopodobniej Heinz, ponieważ, jak mówię, od 11 nikt go już nie widział, a 14 widziano jeszcze Hajko, to to by oznaczało, że Hajko mieszkał z ojcem, trupem, przez co najmniej jeden dzień. Ale czy z trupem, czy nie, bo być może po zawinięciu w dywan ciało ojca zostało zdeponowane do El Mundo, to przecież przez te kilka dni Hajko był w domu. Zapewne w pewnym momencie przestał go słyszeć lub nawet czuć, bo jest wiadomym, że osoby, których jeden zmysł zanika, wykształcają szczególną wrażliwość w, pozostałych, w obszarach pozostałych zmysłów. I Hajko musiał poczuć po jakimś czasie, że coś jest nie tak. Że ojciec, jakby, że on nie czuje ojca, nie słyszy go w domu, że kiedy do niego mówi, ten nie odpowiada. Kiedy o coś pyta, ten nie odpowiada. Kiedy go nawołuje, ten nie odpowiada. Potrafię sobie wyobrazić, że chłopak zaczyna, podchodzi na przykład do łóżka ojca, zaczyna tam macać, żeby wyczuć, czy może ojciec za albo jest chory. I z każdą, no nie wiem czy godziną, ale zaczyna z każdym dniem narastać w nim jakiś niepokój. Kiedy o tym pomyślę, pod warunkiem, powtarzam, że policja dobrze tutaj wytypowała, iż oni nie zostali zabici w tym samym czasie, to naprawdę dziękuję Bogu, że Markus Mundo wylądował tam, gdzie wylądował, bo tylko tam jest jego miejsce. Mnie argumenty niemieckiej policji przekonały. Uważam, że poszlaki wskazują na niego jako mordercę swoich ojca i brata. Tyle na dzisiaj, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziś naprawdę nie będzie zdjęć. Macie ich do wyboru do koloru w załączonym w źródłach dokumencie. Dziękuję Wam bardzo, życzę miłego weekendu i do usłyszenia.